taki wieczór spędzamy w Lillehammer na spacerze. Główny deptak. Na tej porze wszystko pozamykane. I kemping w Lillehammer położony nad jeziorem. I my tam jesteśmy. Jesteśmy w skansenie Maihaugen w Lillehammer i zwiedzamy przykłady budownictwa norweskiego z różnych okresów. Pokazujemy te płoty ich w takiej tradycyjnej zabudowie. Widzieliśmy też w innym skansenie. Tutaj takie szybki są, jakieś tam były okna. Zobaczymy. Zobaczymy, co to jest. Jakieś obejście całe. Całe obejście. Domy, zabudowania. Różne rodzaje tych budynków. Jeden przy drugim. W razie pożaru to pewnie było niebezpieczne. Tu dom z wieżyczką. Domy są z kominami. Wejdziemy do środka. Zobaczcie obrazki. To chyba kościółek jakiś był. Się wspinamy do drugiego domku. Zobaczymy, co tam jest. A
tu jest pokazane, jak jest zbudowany dach, który kryli korą brzozową, a później darnią. I tutaj można wejść. A tu schronisko rybackie, gdzie przechowywano sieci. Tu gdzieś rybacy mieli się gdzie ogrzać przez chwilę. A nad wszystkim góruje skocznia narciarska. Jest i sztuczna krowa, którą można poćwiczyć dojenie. Można zwiedzić też bardziej współczesne domy i miasteczko norweskie. A to jest dom, gdzie się urodziła i spędziła dzieciństwo królowa Norwegii. Jak na nasze standardy, całkiem skromnie. Tak to mieszkała w dzieciństwie królowa Norwegii. Bardzo skromnie. Tam zdjęcia nawet. Bardzo ładnie. Łazieneczka. Jakiś gabineci. Pokojek dziecinny. Tam sypialnia. Z łóżeczkiem rozkładanym, jak dziecko rośnie. A to zabytkowa ulica, jak kiedyś w Norwegii wyglądała, zrekonstruowana w skansenie. A tu jakiś warsztat. Z narzędziami starymi zachowanymi. Nie wiem. A tu prawdziwa kuźnia. Norweski wiking wykuwa. Tu zabytkowy samochód pocztowy i biuro pocztowe. To biuro pocztowe. Jak się zmieniało? 24, 60, 79. Aż do dzisiaj już z komputerem, jak było. To. No to wystawa broni, chyba jaką pocztowcy używali. To rekonstrukcja, jak to dawniej bywało. Czekał na list. Skrzynki pocztowe, jak się zmieniały w czasie. A teraz już tylko e-maile nam zostały. A tu motor pocztowy. Tutaj motor pocztowy. Oczywiście Harley Davidson. Jakby ktoś miał wątpliwości. Fiat.
No to już 1914 rok. Budynek stacji kolejowej. Podrewniany. A tak mieszkał aptekarz. A to jakie fajne dla dzieci. Kuchnię miał? A tam dla dzieci. A tam spokój dziecinny z tyłu. Fajne zabaweczki. A tu pewnie mieszkała pani służąca. A to wnętrze domu Mieszczyńskiego z 1830 roku. Sala, no na górze pewnie były sypialnie. Ale na górze już nie ma jak wejść. No i zaokrętowaliśmy się na statek. Wracamy do Gdyni. Jeszcze ostatni widok na Karlskronę.